Seryjni mordercy, część kolejna. Kolejny na naszej liście to Jeffrey Dahmer, który był nazwany niechlubnie kanibalem z Milwaukee. Swoje zbrodnie popełniał w latach 1978-1991. Ma na swoim koncie morderstwa 17 młodych mężczyzn. Nasz Jeffrey od dziecka przejawiał dziwne zachowania, ponieważ lubiał śmierć, lubiał mordować zwierzęta, patrzeć jak rozkładają się ich ciała. Satysfakcjonowało go to. W późniejszych latach odkrył, że jest homoseksualistą i na tej bazie tworzył swoje zbrodnie, dusząc po prostu swoje ofiary, a po czym ćwiartował ciała tych ofiar, jadł je i pozbywał się resztek, kwasem rozpuszczał te ciała. Masakra! Nasz Jeffrey był jednym z niewielu seryjniaków, którzy okazali skruchę i przeprosili rodziny ofiar. Został skazany na 15-krotność dożywocia.